Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Witam was serdecznie, pudełkowicze. Czas na rozpakowanie kolejnego Pixelboxa. Open box to start. Pudełka zawsze mają ten sam kształt, więc nie ma ich co opisywać z zewnątrz. Mam nadzieję, że w środku... bibułka, taka gruba w tym razem, to znaczy taka nabrzmiała, więc zawartości jest w środku sporo, albo duże pudełka. Bibułka gwarantuje świeżość produktu. Znaczy, że nikt nam nie sprzeda spleśniałej koszulki. Z Gandalfa Szarego i Harry'ego Pottera. Zacznijmy od Harry'ego Pottera, bo jest na samym wierzchu. Skarbonka w kształcie księgi z Hogwartu. Czy tematem będzie jakieś fantasy? Jeszcze parę lat temu temat tego, czy Harry Potter jest fantasy, było kontrowersyjne. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Tak, fajna skarbonka, można ją sobie łatwo otworzyć. Pieniążki od góry. Można schować między książkami, żeby nikt nie wiedział, że mamy skarbonkę z pieniążkami. W sumie bardzo fajne, ładne. Fajny nadruk, podoba mi się. Nie jestem jakimś gigantycznym fanem Harry'ego Pottera. Znaczy, czytałem go lata temu, już niewiele pamiętam. Książki, filmy też mi się podobały. Zmieńmy temat, bo tak się w sumie zamyśliłem. Znowu coś z Harry'ego Pottera poniżej. Slytherin Magnes. Ciekawe, czy w różnych pudełkach są różne domy. Jestem ze Slytherinu całkiem nieźle. Lepsze to niż jakieś tam Hufflepuffy. Więc mogę być ze Slytherinu. Jestem oślizgłym wężem. Prawdopodobnie następnym Hitlerem. Bywa, no ktoś musi. Okej. Okay. Game of Thrones, you win or you die, winter is coming, Stark. Luggage tag, czyli etykietka na bagaż. Sama etykietka z Gry o Tron chyba by wystarczyła, żeby było wiadomo, czyli to jest bagaż jakiegoś grubego nerda, ale można się też podpisać, żeby było śmieszniej jeszcze dodatkowo. Name, address, phone, więc takie etykietki się zakłada na torbę, na lotnisku na przykład, żeby potem... Jeżeli torba przepadnie, można było ją odzyskać, albo jeżeli ktoś ma taką samą torbę jak my, żeby można było ustalić, do kogo należy. Myślę, że nie było potrzebne nikomu to wytłumaczenie, ale zrobiłem je i tak. Czary Mary Gandalf Szary z Hobbita. Nie wiedziałem, że Gandalf był Hobbitem, ale zawsze się człowiek czegoś uczy. W sumie bardzo ładna. Duża przede wszystkim. Jest też Thorin, Bilbo, Legolas i Toriel. Bo to mamy oczywiście nie z Wiarcy Pierścieni, a z filmowego Hobbita figurki. Ten Gandalf jest bardzo ładny. Wygląda jak taki Merlin z czapą, czyli dokładnie tak jak powinien. Widzę dużo detali. Jest miecz, jest jego laska, jest jego czapa. Otworzyłbym, ale to taki blister i nie chciałbym zniszczyć, a bardzo chciałbym komuś to potem rozdać w konkursie. Dlaczego ma się u mnie marnować na półce, dlatego nie będę go otwierał, powiem tylko, że jest bardzo ładnie wykonany. Dobre malowanie, widać to oczywiście bez problemu przez plastik. I fajna tekstura na jego, nie płachcie, na jego ciuchu, niech będzie, że na ciuchu. Podoba mi się. Bardzo ładny Gandalf, komuś go oddam, więc go nie będę otwierał. Nie chcę komuś zepsutego Gandalfa potem dać. I na dole... My watch has ended. Znowu nielicencjonowana koszulka. Ładna kolorystycznie. Zgaduję, że z Gry o Tron. Tak. Jest wilko. Jest straż. Więc gra. Kolory są fajne. Koszulka nie jest najgorsza, tylko jest taka bardzo dla ludzi in the know, jak to się mówi, czyli trzeba wiedzieć, o co chodzi, żeby było wiadomo, o co chodzi. A, i otwieracz. Alkohomora. Kminie. A, tematem jest magia najwyraźniej. Sierpień 2017, Magic. Pixelbox. Alkohomora do otwierania butelek. Sprytne, to jest taki magnes na lodówkę. No, dla alkoholików. No i naklejeczka, tak? Alkohomora. A to cwaniaki. Witaj, Giku. Jak się zrobiło kolorowo na tych ulotkach. Sierpniowe pudełko pełne magii jest twoje. Mam nadzieję, że wszystkie gadżety przypadły ci do gustu. Co mamy?
Okej, skrytka z banku Gringota, czyli licencjonowana skarbonka, towarzysz podróży, czyli figurka, jeden z pięciu bohaterów, chyba trafiłem na najlepszego, Gandalf mi się chyba podoba najbardziej z tych wszystkich. Oznaczenie twojego domu, czyli magnes o Harrym Potterze, jeden z dwóch wzorów, czyli, aha, czyli ciekawe jaki był drugi. Slytherin? Ciekawe. Zagubiony bagaż z Winterfell, czyli licencjonowana zawieszka z Gry o Tron, szata nocnej straży, ekskluzywna koszulka i najlepszy czarne ciepłe dni, czyli magnes i otwieracz w jednym. No dobrze. I to by było na tyle w tej paczce. Całkiem fajne, jeżeli ktoś lubi klimaty takie fantastyczno-magiczne faktycznie. Nic z gierkami związanego w tym miesiącu nie było, chociaż była gra z Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy była licencjonowana gra z Hobbita. Znaczy kiedyś była, ale nie wiem czy tego filmowego. W każdym razie nie najgorsze. Podobają mi się nawet te gadżety. Mimo, że nie jestem dosyć typowym targetem dla nich, ale na prezenty jak najbardziej w porządku paka. W każdym razie mnie się całkiem podoba. Jak zawsze proszę was o waszą opinię tutaj w prawym górnym rogu. A ja na razie żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym rozpakowaniu. Pa, pa!